102 FM, Słupsk, w centrum uwagi. Chałupa, którą mamy za plecami, to jest chałupa, która została zachowana w miejscu pierwotnej lokalizacji. Postawiona tutaj w połowie XIX wieku przez Słowińców. Oni w niej mieszkali i po II wojnie światowej, kiedy rodzina Reimanów, bo to była chałupa rodziny Reimanów, wyjechała do Niemiec, to myśmy tę chałupę przejęli i była w niej pierwsza zagroda muzealna. Chałupa trzyrodzinna. Kiedy tu w 1963 roku tworzyło się muzeum, to w następnej chałupie, dzisiaj, którą nazywamy Josta i Klika, bo w latach międzywojennych mieszkały tam właśnie dwie rodziny, Josta i Klika, tam jeszcze mieszkali Słowińcy i wyglądali, kiedy tutaj był zespół pani Marii, profesor Marii Prüferowej z Namirowskiej i urządzał te wnętrza, to tam oni wyglądali za płotu i trochę z takimi sarkastycznymi uśmieszkami zastanawiali się, co oni tam robią, jakie muzeum, przecież my tu jeszcze mieszkamy. To był 63 rok, a w 70 roku okazało się, że już wszyscy wyjechali. To był eksodus. Była podpisana umowa z ówczesnym kanclerzem Niemiec, no i łączono rodziny. I kto mógł, to wyjeżdżał. To już wtedy było wiele takich rodzin mieszanych, polsko-słowińskich, słowińsko-polskich, bo Polacy przyjeżdżający tutaj żenili się ze Słowinkami, bo to byli często samotni mężczyźni. No i Słowińcy czasami żenili się z Polkami, które tutaj przyjeżdżały. Więc kluki opustoszały, no i myśmy, mając tę jedną zagrodę, postanowili po prostu tą utworzyć muzeum, Muzeum Wsi Słowińskiej. I przejmowaliśmy następne zagrody. Ta właśnie następna jest też zachowana w miejscu pierwotnej lokalizacji. I następne, które mamy na terenie muzeum, są przenoszone, ale stawiane na dawnych siedliszczach, tam gdzie były te domy, które z różnych względów po prostu uległy zniszczeniu, czasami spłonęły, czasami już rozbierane przez ludność, która tutaj przybywała po prostu na opał. No i na tych starych siedliszczach przenosiliśmy domy z innych części wsi, kluk żeleskich, bo kiedyś kluki to były kluki, trzy takie osady, kluki smołdzińskie, ciemińskie i żeleskie. No i dzisiaj już mamy Muzeum Wsi Słowińskiej.